Siema, Gabor z tej strony, a to jest, moi drodzy, Roblox SCP Tower Defense. Dawno nie było tego trybu, a pamiętam, że go dosyć mocno lubiłem, więc sobie do niego wrócimy. Zagramy sobie jakieś lobby na 4 graczy. Łatwy poziom trudności. Pamiętam, że ten tryb ogólnie był prosty. Link do trybu oczywiście macie w tym w opisie, jeżeli chcecie. Zagramy sobie na 4-osobowe lobby. Oczywiście łapujcie, spróbujcie, followujcie, nagrywane na Twitchu, tuśrofautorzegobrowaty i kick.com/gobrowaty. Za ile to się zacznie? 4 sekundy. To jest taki bardzo prosty tryb. Pamiętam, że on jest prosty i pamiętam, że mi się podobał. Wdrażanie misji. Dobra, dobra, lecimy w takim razie. Zapraszam również do różnych sociali w opisie i do łapkowania. Lecimy dur. W takim razie. Dobra. A, tu można sobie wybić tryb gry. Dawajcie. A, bo to jest ilość fal. Kurde, to nie wiem. Dajmy średni. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak dam średni. Ludzie też wotują na średni, widzę, że gra już jest za głośno. Kocham to w Robloxie. Kocham to w grach komputerowych. Dobra. A, już mogę rozstawiać. Dobra, ile mam pieniędzy? Strażnik miejsca. Dobra. Nie, nie pomijamy. Zasadę tutaj. To jest zwykły tower defense, co nie? To tam dużo nie trzeba się rozstrzegać na tym punkcie. Zarabiam sobie pieniądze, w ogóle chyba gramy z Awkiem. Właśnie, ja też mam jakiś ten... Bomba rakietowa. Ale wkurzają mnie te powiadomienia, czy pominąć rundę, kurde. Jak to działa? A, po prostu bombardowanie takie. Okej. No nie, no ogólnie no tryb się wydaje również trochę zaawansowany, w sensie no te jednostki mają swoje statystyki. Ogólnie lubię tower defensy. Notabene, a w ogóle tu mam takiego... Tu mogą tylko takie specjalne jednostki. O właśnie, na przykład 9-ogoniasty list, Night Elf Fox. Ja nie mam pieniędzy w ogóle. No dobra. Napiszcie mi proszę na czacie, czy tryb nie jest za cicho, no, o co biega. Zobaczymy, ile fal nam się uda. Może to są jakieś, o, są ustawienia. Mamy ten detektor speedrun. Okej. Okay. Głośność efektu sobie zwiększymy tylko, bo to może być za cicho. No to jest taki SCP Tower Defense. Dobra, bo ja mogę już 9-ogoniastego lisa stawić. Taki snajper chyba. Ciemne dziecko. O nie! Dobrze, że jestem na kiku. A tak to chyba pożeracze ognia są. O nie, są jakieś lepsze jednostki. Bo ten jest dobry, strażnik miejsca jest chyba dobry, ale ma mały zasięg. Zasadę na dobitka? Tak, zarąbiście. Dobra, radzimy sobie. O nie, plaga. Jasny gwint. Nie no, ogólnie tryb jest klawy, jest bardzo prosty. Jest trochę chaotyczny, ale... Póki co mi się klawo gra. Tu by się przydało ten sektor bardziej uzbroić. Może strażnikiem miejsca, co o tym sądzie? Aż 550 kosztuje. Można ich obracać. Okchamp. Oni mają taki sam zasięg. A nie, strażnik miejsca za 400. Można też ulepszać w ogóle. O Jezu, kliknąłem pomiń przez przypadek. Dobra. No nie, no za 4,9 sobie łatwimy. Polskie napisy w ogóle. Ja, dużo osób mi pisze Gabor, Gabor, Gabor. Zmień gościu język w Robloxie. No to śmieszne. To jest turbo zabawne. Proszę mnie nie zmuszać do takich rzeczy. Nie bardzo śmieszy polski język. Ale dajemy radę. Chyba z jakimiś w ogóle koksami gramy. Zobaczymy, ile rund nam się uda rozegrać. Można sobie zniukować to. Nie, no lecimy. W ogóle mam strasznie dużo hajsu. Postawiajmy tych jednostek, kurde. Tyk. A tego, przepraszam, bardzo długo ogoniastego lisa. A, tego na takich podwyższeniach mogę na przykład tutaj. O, nie mam pieniędzy. O, tu będzie niuk dobry. Tyk. Jeżeli, nie wiem, czy ktoś z was kojarzy, na telefon była taka... Gra, ona się nazywała Infinite Ode, ja w to grałem w gimnazjum, kolega mi to pokazał, tą grę, zarąbisty tower defense, taki tower defense po prostu z krwi i kości. No nie, no co, idą te plagusy, ja w ogóle myślałem, że to będzie inna mapa, ta jest taka dosyć ciasna, klaustrofobiczna, że jak mam w ogóle jakiś... A mogę z pierwszej osoby tu grać w ogóle, zarąbiście. A dajmy tego 5-ogoniastego, znaczy 9-ogoniastego lisa. Dajmy sobie tej niuka. Ogólnie dajemy problem, bez problemu lecimy, nawet na wysokim poziomie trudności. Raduje mnie to niesamowicie. Nikt nie zmieści? A bo to są jakieś automaty chyba do pieniędzy. Czemu nie mogę ten? O, tu mogę go do pieniędzy. Czekajcie tam.
A, maksymalnie 18. Dobra, teraz zostało mi ten. Upgrade'ować. Uaktualnienie za 600. I za 1200. Za 3000, jasny gwint. Ty, staruszek, 106 idzie. Coś jeszcze mojego jest? Tak, to jest jeszcze moje. Za 600. Ten jest jeszcze mój. Za 600. Dobra, radzimy sobie na ludzie. Kingdom Rush tylko z nazwy. Nie grałem nigdy. Nie, ja jestem fanem tego tłumaczenia w Robloxie, for real, naprawdę, mega mi się podoba. Czy ja mogę jeszcze zwiększyć głośność efektów dźwiękowych? Mogę. O shit, nieśmiałek. No fajnie, w sensie takie tower defense to można w każdym uniwersum robić, prawdę mówiąc. I w każdym uniwersum to będzie działało tak samo, tylko jednostki będą inne, co nie? Ty, my go pokonamy? No tu jest jeszcze ten. Fire Eater. Ty, damy radę? Ty, on przejdzie, ale nie zdupcy nam bazę. Ile on zadaje HP? Ło, jak nam dupnął! Ty, bo przegrywamy! Przeżyjemy to? Chyba przeżyjemy jeszcze jednego nieśmiałka. O nie, mamy zniszczoną bazę i co teraz? Przegraliśmy! Jasny gwint! Ty, ja myślałem, że będzie prościej, ale zmieniamy mapę. Zmieniamy na tą prostszą. W kontekście, ona jest taka bardziej przejrzysta z tego co pamiętam. Ta leśna. O Jezu, ale mi zacięło Robloxa. Zignoruj. Gdzie jest wybór mapy? Tutaj. Ile tu jest? Czajcie, nie tutaj, bo tu jest... Chyba, że to. Tak, ale tu jest 8, ja nie chcę na 8 graczy osób. Za dużo dla mnie. Mogę schować czat? Mogę, bo tu za dużo napisów. To jest na 4, ale to jest... Kurde, nie ma mojej mapy. A, zagrajmy sobie tutaj. Nie przepadałem chyba za tą mapą też, ale ciu, zagrajmy sobie. Ja w którym mam? Ja mam 15 poziom, jasny gwint. W ogóle ja mogę kłody, a kłody to chyba są questy. Chleb, wieża. Osuszać. Fuck. Mo? To jest w ogóle. A jest taka możliwość, że Unreal Ultimate Edition jest na Nighted, jako Nighted Fox? Weszło po coś takiego, bo nie kojarzę czegoś takiego. Mam być szczery. Dobra. Weźmy też na łatwy. Na 15 fal. Albo dobra, nie. Tutaj mogę zmienić Volta, nie mogę zmienić. Tam, ta mapa już jest trochę większa i to mi się podoba. A widzę, chyba i tak będzie krótkie, bo nie głosował. Tak, dobra. W takim razie, no co, może wystawię jakoś ten? O, siema, Brown, to jest mój widz. Ktoś, o właśnie, stawiają jednostki. No, skipować te rundy. No ja będę stawiać w sumie samych pożeraczy ognia. Philip Hawks wpłacił 1 złotego. Dla osób, które nie rozumieją. Polskie napisy są fajne, więc się je ustawia dla beki. Dokładnie. Proszę o zrozumienie i dobrą zabawę. Philip Hawks dobrze pisze, ja też mam dla beki napisane te, włączone te napisy, bo są dla mnie turbo śmieszne. I tyle, więc Philip Hawks z Richczem. Skipujemy te rundy, bo one są w miarę proste na początku. Będziemy stawiać samych pożeraczy ognia, tak mi się wydaje. A fajny, fajny jest ten trybek, mimo że nie jest bardzo prosty, to wyczułam w nim jakość. Jak mam być szczery. W ogóle ten pożeracz ognia chyba ma AOE efekt, Area of Effect, więc jest spoko. No i fajne jest to, że to jest jednak Roblox i każdy może sobie w to pyknąć. Ja mogę maksymalnie, wiesz, trochę taktyczniej wyjdę i zadać na mniej więcej każdym zakręcie. Już jeden mi podrypał, ale być obok jednostkę. Róbmy tak. No to jest moja najlepsza jednostka, co mnie mówi. Czarne dziecko, dokładnie. No takie jest tłumaczenie, ja tylko czytam, to nie moja wina, co nie? Jest, gdzie ja mam napisane, ile ja mogę mieć wieżyczek? Nie ma tu takiego czegoś takiego napisanego. Chyba nie ma. Dobra, radzimy sobie bez problemu. Raczej ten krótki tryb jeszcze na niższym poziomie trudności raczej pykniemy bez problemu. Może poprzedni odcinek, poprzednią mapę też myślałem, że pykniemy bez problemu. Pójdź. Co? O, plaga, no tak. Co to jest? Lekarz od zarazy. Zabójca snu. Tak, 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 chyba, że, ale tu jest w ogóle chyba tylko w 2 osoby gramy? Nie, w 3. Gra jest rasistowska, delikatnie jest. Tyk. A tu, tutaj widzę. Dają, to wiecie co? Dodajmy sobie w razie tego wariata. Faktycznie rozstawiajmy ich na... A, on go wywalił stąd? Okej. Dziękujmy typa. Dobra. Ty! Weźcie postawcie jakąś klasę D, o właśnie. Strasznik miejsca. No, akurat dobrze, że dzisiejszy stream jest na kiku. Tabene. Dobra. To, że nie mam napisane, ile faktycznie mogę mieć tych wieżyczek. Sobie dajemy radę bez problemu. Kurde, gdybym wiedział, to bym sobie to jakoś rozplanował. Chyba, że mam gdzieś to napisane. Raczej nie. Dobra, ja tu obstawię.
Czemu? O nie! Czy moi ich nie widzą? Oni są invisible. Tak, meme. Tak i meme. Dobra, ale on ogarnia na szczęście. Jasny gwint. Niektóre jednostki chyba są właśnie... I to ten, dziewięcioogoniasty lis wtedy daje radę. Nikt pokona wszystkich? Ale ty, a niuki działają na nich? Niuki działają, dobra. No i właśnie o tym mówię, że czuć jakość ogólnie w tym trybie. Sobie zniukujmy. O, ale hajsu weszło, jasny gwint. A ten pożeracz ognia jest chyba u mnie najlepszą jednostką, tak mi się wydaje. O nie, to taki ten. Dobra. Czy tu są gdzieś jakieś takie miejsca, gdzie mogą być snajperzy? Tak. A, tu na górze też mogą. Jak wiem, dobra, to postawiajmy trochę snajperów. Tyk. Bo oni chyba widzą te jednostki. Czy nie widzą? No o co chodzi? Które z moich jednostek widzą, kurde, tych? Które z moich jednostek mogą zabijać niewidzialne jednostki? Bo ten jest jakiś widmo. Bo na zakrętach mam wszystkich obstawionych chyba. No oprócz tych zakrętów. Ale dobra, można ich tu postawić, prawda mówię. Raczej ognia. O, dobra. To jest, to nie ma limitu w takim razie jednostek, które mogę postawić? Jezu, poczekajcie. A, maksymalnie 16, wiesz, zarąbiście. O, shit. Dobra, czas upgrade'ować jednostki ogólne. Ta jest w miarę strong jednostka. 950. 950. Dobra, hajsik spływa ogólnie. Brakuje mi tego, nuka. Zobaczymy, dobra, on sobie chyba radzi. Tak, on na dwa hity i w miarę szybko bije. Poziom drugi, poziom drugi, poziom pierwszy, dobra. Upgrade, tu mamy czwórkę aż do upgrade'owania, to leci. Oni się wizualnie zmieniają, to pomaga. Czerwona butla sama bez upgrade'u, trzeba pamiętać. Niewidzialne śmietniki tylko, kurde, ten. Nie ma tu lepsze? Nie, są, właśnie upgrade'uję. A to chyba ostatnia fala jest w ogóle. To był boss, nieśmiałek? A nie, boss chyba dopiero będzie, kurde. Tego sobie upgrade'ujmy zaraz. Upgrade'ujmy mi tego, dobra. Zwiększa się zasięg, zarąbiście. Nie wiem, czy to był boss, ten boss wave, czy nie. No, tu mam wszystkich. Jeszcze kilka upgrade'ów, to tylko kwestia pieniążków. Czemu oni nie biją w niego? O co chodzi? Czemu oni go nie strzelają? Ktoś wie? Ten widmo go bije, czemu moje jednostki go nie biją? What the fuck? Jest jakiś, nie wiem, wiadomo czemu tak? W ogóle chyba boss wave jest właśnie. Upgrade, upgrade. Nie mam pojęcia, czemu tak jest. Pewnie jest jakaś mechanika, której nie rozumiem. Czy to nie był boss wave? Okej. O Jezu, nie trafiłem nukiem. Dobra. No taktycznie, ale lecimy ogólnie. Dziwne. Musisz kupić jednostkę, które widzą jednostki niewidzialne. Okej, ale które to są? Czy ja mam jakieś informacje, które to są? Może to ten... Kurde, mać, no. Może ten snajper widzi? Bo nie wiem, gdzie to można sprawdzić. A w ogóle mogę zobaczyć, ile moje ten... Ile moje jednostki zadały obrażeń. Ja sobie to pokonam. Ale pieniążków jest w ogóle. 950, 950, 950. O Jezu, mogę sprintować tutaj zarąbiście, nie wiedziałem. Mam poupgrade'owane wszystko? Tego jeszcze nie mam. Dobra, można... O Jezu, ale drugi jest ten upgrade kolejny. Ale ile będzie ten wave trwał? Czy to jest już finalny wave? A, See No Evil na przykład. Okej. No są 106. Pytanie, czy 106 jakieś zagrożenie nam większe robią. Coś wątpię, patrząc na to, jak padają. To jest był chyba boss fight. I tu już chyba pokonamy bez problemu. Nie, no jeszcze gramy. Nie mam pojęcia, o co chodzi. 3800, 3800. Tu jest w ogóle jakiś też... Tak się... A właśnie, jeszcze tego nie upgrade'nąłem. 500. O, teraz chyba, na trzecim poziomie widzi chyba niewidzialne jednostki. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że widzi. Dobra, na luzie ogólnie, tak mi się wydaje. A on jest ulepszony tak na maksa, zobaczymy jak się zmieniają. 3800 jest ten potrzebne. 15 wave, ale ja mam... A, tu jest 16 na 6. Tu jest liczba dobra, ja wam to zasłaniałem. Tu jest, dobra, 15 wave to jest boss wave. A ja mam tu liczbę wieżyczek. Dobra, już kumam, sorry, jestem debilem. Zobaczymy, czy damy radę, prawdę mówiąc. Nie, no raczej damy. Raczej damy, o, ale cashu. A, jakieś takie ramienniki dostają. Dobra, jest okej. Dajemy radę ogólnie. Raczej bez problemu, tak mi się wydaje. Raczej bez problemu. Ten jeszcze jest za 3800 do ulepszenia. Dobra, tu mamy wszystkich. Czyli 15 wave to będzie ten boss wave, okej. Dobra, jest okej, imo. Zobaczymy jeszcze, jak nam pójdzie na boss wave faktycznie. Zostawmy sobie ten atak rakietowy. Może nie skipujmy tej rundy.
kolejny ma być boss wave. Ale sobie radzimy bez problemu raczej. No mam wrażenie, nie, poziom 7, a ten drugi jest 17, jest tylko leciutko. Okej, okay, to jest boss wave. Ja sobie szybko poupgrade'uję te jednostki, bo tu się mogą przydać. Dobra, jaki boss nam wyskakuje w takim razie? Bo póki co widzę w miarę luźno, że jest. Ała, wręczyła mi nóżka jeszcze. Zobacz, tu będzie dużo 106? Bo ten za ile ma kolejny upgrade? Za 7500. Ale dźwięki! Wygląda jakby jakiś potężniak tu wyszedł. W ogóle to jest dźwięk muzyki? Trochę sobie ściszymy. Dobra, wróćmy wave'a i teraz tak. Ten chyba jeszcze nie, nie, ten jeszcze jest. 800, dobra, czy ja tu już mam wszystkich? Tu jest tak, tu ta czwóreczka jest też zupgrade'owana. Tak, no nie jest to najklarowniejsze pod słońcem, ale jest. Podajemy radę. To jest nuke by się przydał jakiś. Nie, dajemy radę bez problemu w ogóle, mam wrażenie. Poziom 3, poziom 3. O jest, to nie jest poziom 1. Poziom 3. Dajemy radę. No ja czekam na jakiegoś potężnego bossa, kurde, takiego, który ma dużo HP. Bo póki co to tak w miarę luźno nam idzie, przyznam szczerze. Jak mam być szczery, to nawet za luźno, coś mi tu nie gra. Mi trochę jak cisza przed burzą. Jak mam być szczery. O, jest! Zdolny! Moi drodzy, walczymy ze zdolnym. Abel, on pewnie będzie miał kilka wave'ów. W sensie jak padnie, to pewnie druga jego wersja wyjdzie. Ale lecimy z nim na nozie totalnym. Tu to on w ogóle ma dramat, tu go zmeltujemy całkowicie. No właśnie, druga jego faza. Zmienił kolor skóry. On może stunować jednostki w ogóle, joinks. Ale nie, no ma, tu jest za dużo, tu ma tyle ekipy po prostu w razie czego. 3800, cyk. No totalnie nie ma szans, zdolny, co by się nie działo. Tu już wjeżdża tutaj na te rejony. Bo go zmeltują moje, kurde, meltarki, można rzec. Zestunował ich, on się w ogóle chyba potrafi leczyć. No, coś tam się regeneruje chyba. Kolejna faza będzie? Jak kolejna faza, to bym trochę... To bym się przeraził, ale raczej nie będzie kolejnej fazy. No nie będzie chyba, chyba wygraliśmy. Bang! We did it, boys! Jeden mecz przegraliśmy, jeden mecz wygraliśmy. Bang! Ale essa. I taka essa, że aż skończę sobie ten odcinek, więc mam nadzieję, że wam się on podobał. Łapkujcie, spróbujcie, followujcie, nagrywane na Twitch /gaborowaty i ki.com/gaborowaty. Link do trybu w opisie, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Zapraszam do innych socialów w opisie, jak i do łapkowania i subskrybowania. Hejka, hejka, yo.